znamienitej osobistości, jaką jest profesor Leon Markiewicz, nie mogłyby się odbyć, drodzy Państwo, bez koncertu, ponieważ jak sam profesor przyznawał niejednokrotnie, źródło tkwi w muzyce. Jak słyszeliśmy już w części biograficznej, muzyka poruszała serce profesora już od najmłodszych lat. W dzieciństwie zrodziła się w Leonie Markiewiczu fascynacja muzyką choralną. Miłość do śpiewu zespołowego stała się inspiracją już od najmłodszych lat. Natomiast znalazła swój wyraz w późniejszym czasie, kiedy profesor prowadził chóry szkolne, między innymi w Liceum Chemicznym w Gliwicach, Technikum Hutniczym w Katowicach, czy współpracował z chórem Akademii Medycznej w Zabrzu. W swoich refleksjach na temat edukacji muzycznej profesor niejednokrotnie podkreślał wartość śpiewu, a o piosenkach obecnych w programach nauczania muzyki szanowny jubilat 10 lat temu mówił tak. Pamiętam, jakim szacunkiem otaczano śpiew w szkole przed wojną. Być może właśnie dlatego jestem zwolennikiem repertuaru szkolnego. Muzyka szkolna, muzyka o określonych treściach dostosowanych do wieku uczniów, o pewnej ograniczonej tematyce słownej czy estetyce. Obecnie mamy bardzo dużo różnych śpiewników. Rzeczywiście jest w czym wybierać. Ostatnio nawet pojawił się śpiewnik z wyborem piosenek od przedszkola do karczm piwnych. Mamy też o zgrozo bardzo wiele płyt z instrumentalnymi podkładami do śpiewania. Podkładami amatorskimi, granymi przez niedouczone zespoły rockowe. Czasami te podkłady są połączone ze śpiewem, ale akompaniament jest na ogół tak głośny, że nie słychać śpiewu. Przecież to zabija wrażliwość uczniów. I pan profesor mówi dalej tak. Ja mówię studentom w taki sposób. Słuchajcie. Piosenki dziecięce nie są byle jakimi piosenkami w melodii i treści słownej, tylko musicie je dokładnie poznać, przestudiować, wybrać dla siebie i dla uczniów. W swojej pracy dydaktycznej profesor Markiewicz, jak sam kiedyś przyznał, niejednokrotnie sięgał po pieśni w opracowaniu i autorstwa Witolda Lutosławskiego. Swoich studentów zachęcał, by je poznawali i zgłębiali ich treści, zwykł mówić, przecież to są arcydzieła. Bajka Iskierki oraz Pióreczko w opracowaniu właśnie Witolda Lutosławskiego zagoszczą w dzisiejszym programie koncertowym i zostaną zaprezentowane przez dziecięcy zespół kameralny Canto d'Oro Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Wojciecha Kinara w Katowicach. Jednak najpierw zapraszam Państwa do wysłuchania dwóch melodii ludowych Skowronek oraz Była babuleńka w opracowaniu Włodzimierza Sołtysika. W dalszej kolejności wspomniane pieśni opracowane przez Witolda Lutosławskiego. Prezentację zespołu zakończy pieśń Endless Sky, dziecięca pieśń Edeny, projektu koncertowego stworzonego przez znakomitą amerykańską śpiewaczkę Joyce DiDonato. W pieśni tej usłyszymy pochwałę naszego życia i każdego życia na ziemi w muzycznym pięciu. Do koncertu obejmującego repertuarem 400-lecia muzyki od Glucka po Ivesa artystka zaprosiła chóry dziecięce i młodzieżowe, aby móc wspólnie wykonać piosenki napisane przez dzieci i dla dzieci. Do tego projektu został również zaproszony wykonawca, który zagości za chwilkę na scenie, czyli zespół kameralny Canto d'Oro Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Wojciecha Kinara w Katowicach, przygotowany i poprowadzony przez panią Igę Eckert. Przy fortepianie zasiądzie Grzegorz Młowacki.